gościnnych konarzewskich progach. Jestem pozytywnie zbudowana i uradowana Waszą obecnością, że mimo tego zabiegania dnia codziennego znaleźliście Państwo czas, żeby tak piękne, niedzielne popołudnie poświęcić na coś tak nudnego jak historia. Zwłaszcza historia takiej sobie wioski jak Konarzew. Właśnie tu w Konarzewie mieszkali wspaniali ludzie, działy się ważne rzeczy. Mamy swoją historię, mamy swoje korzenie, mamy swoją konarzewską lokalną tożsamość. Za chwileczkę dokonamy takiego uroczystego otwarcia naszego kącika historii z naciskiem na kącik, bo nie jest to ani sala tradycji, nie jest to żadna izba muzealna, ale myślę, że udało się tą namiastkę tych wieków tutaj pokazać. Pozwoliłam sobie do uroczystego przecięcia wstęgi poprosić potomków pierwszych konarzewskich sołtysów. W tej sytuacji, proszę Państwa, tego uroczystego przecięcia wstęgi dokonają córki pierwszego sołtysa powojennego, pani Terenia Kozalówna i pani Kazia Kozalówna. Oraz syn kolejnego sołtysa, pana Jana Kreczmera, pan Jan, zwany potocznie, powszechnie Marianem. To ja sobie pozwolę tu przytrzymać. Proszę. I pozwolicie Państwo, że ten ostatni, to ostatnie cięcie zostanie wykonane przeze mnie. Tam na tamtym stoliczku są pierwsze karty, pierwsze historie, pierwsze fotografie od roku 1213. Tu są sołtysi, czas wojenny. Tam się kończy na roku 2017. Tamta ściana za panią Bożenką z mapą to jest rok Konarzew, rok 2018. Są kroniki koła gospodyń wiejskich. I ta najnowsza historia, historia, w którą wpisuje się Stowarzyszenie Razem dla Konarzewa. Natomiast to wszystko tutaj to jest dorobek sołectwa. Więc tu w tym momencie mam nadzieję, że tak to z czasem wyjdzie, że tu w tej salce, tu w tym miejscu bije serce Konarzewa. Jesteśmy najstarszą wioską powiatu krotoszyńskiego. Jesteśmy pierwszą wioską w gminie, nie wiem czy nie w powiecie, która doczekała się swojej publikacji, bo ona już jest gotowa, doczekała się swojego szlaku historycznego i doczekała się swojego questu, który pomaga tą historię poznawać. Thank you.
serdecznie pan Alojzy Niewiadomski, jeden ze sołtysów Konarzewa. Panie Alojzy, w jakim okresie pan sołtysował? Za każdym razem będziemy inaczej zaczynać. No, sołtysowałem od 80 roku bodajże, wtedy jak te przemiany były takie. Z tego co pamiętam, wspominał pan swego czasu, że pana sołtysowanie przypadło na ten sam okres, kiedy rozpoczęła się prezydentura Lecha Wałęsy. Tak. Pan Marian Kretschmer, syn jednego z pierwszych sołtysów Konarzewa, wspomniał przed chwileczką o innych właścicielach Konarzewa, majątku konarzewskiego. Że nie tylko Henryk Krzyżanowski, ale... Henryk Krzyżanowski to był poprzedni właściciel, a później był użytkownik Szajble, którzy mieli w Łodzi te fabryki odzieżowe. To tu był taki, on to miał jako ramczo taki. W okupacji, w wojnie, to oni tu rządzili. Przed wojną nie. Pani Teresa Ziębińska, córka pierwszego sołtysa Konarzewa, Franciszka Kozala. Dzień dobry. Bardzo mi się podobała ta dzisiejsza uroczystość. Zapamiętam to do końca życia, bo jest to naprawdę wielkie, wielkie dla mnie przeżycie, że mogę tu być, że mogę się spotkać z ludźmi, których znałam, wśród których mieszkałam. I powspominać dawne czasy, powspominać rodziców, bo miałam naprawdę bardzo dobrych rodziców. Pan Bruno Mroczek mieszka w jednym z historycznych miejsc Konarzewa, a jest to Kuźnia. Tam Kuźnią to się spotkałem w 1966 roku. Pracowałem w kółku rolniczym w Maszkowie i tam była... GES miał warsztat kołodziejski. Nie, dziękuję. Tego, miał warsztat taki usługowy kołodziejski, kowalski. I tego. I tu zaś wyszła sprawa, że w Konarzewie trzeba otworzyć punkt